Andrzej Wosik ponownie został wybrany na szefa częstochowskich działkowców. Warto wspomnieć, że funkcję prezesa Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców pełni od 1997 roku. Blisko 60 osób wzięło udział w 10. Okręgowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Częstochowie. W spotkaniu uczestniczyli delegaci wybrani na tegorocznych walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w rodzinnych ogrodach działkowych w mieście i w regionie. Zjazd rozpoczął się od odśpiewania hymnu działkowców oraz wręczenia działaczom medali jubileuszowych za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych. Następnie prezes częstochowskich ogrodów Andrzej Wosik podsumował ostatnie 4 lata pracy zarządu. Udało nam się, powiedzmy, przede wszystkim ustawę, która jest, powiedzmy, nam z 2013 roku, o oparciu o tą ustawę artykuł 76-75, gmina załatwi sprawy, jeśli chodzi o grunty, prawie że w terenie w 100%, w Częstochowie też, jedynie tylko niedobitki. Są to tylko dlatego, że wojewoda jeszcze nie skomunalizował tych gruntów i jak tylko komunizuje wojewoda te grunty, od razu gmina Częstochowa przystąpi do uregulowania tych pozostałych części. A czego w tym czasie nie udało się działkowcom? Nie udało nam się po prostu otworzyć ośrodka finansowo-księgowego. To jest to, co z programu, któryśmy zawarli 4 lata temu, to jest to, co nie udało się. To wynik jest dlatego, że to są koszty, są związane. A poza tym działkowcy, powiedzmy, gdyby przystąpili na tą ilą, którą żeśmy w tej chwili sobie rozpoznali, to byłaby duży koszt. Zatem musimy jeszcze poczekać, aż spłyną do nas informacje, żeby ten koszt otwarcia tego środka był jak najtańszy i najkorzystniejszy dla ogrodów działkowych. Józefnowski, członek Krajowego Zarządu PZD, powiedział nam, że dzisiaj działkowcy znacznie spokojniej niż kilka lat temu mogą żyć. Zatem mogą sadzić i czekać, co im wyrośnie. Choć nie oznacza to, że nie ma jakichś obaw. Z tytułu tego, że są pewne roszczenia do ogrodów, do gruntów, są takie zagrożenia, istnieją, ale jest ich niewiele. My natomiast w Polskim Związku Działkowców, jako Krajowy Zarząd, staramy się, aby zaspokoić potrzeby rodzinnych ogrodów działkowych w tym kierunku i radcy prawni naszego związku dbają o to, żeby działkowcy mogli spać spokojnie. Dzisiaj ogrody działkowe to nie tylko chęć prowadzenia upraw ogrodniczych, to także rekreacja i wypoczynek, czyli zachowanie aktywności, zdrowie emerytów i rencistów, integracja wielopokoleniowej rodziny, a także wychowanie dzieci w zdrowych warunkach. Zdaniem gościa zjazdu, polskie ogrody działkowe mają się coraz lepiej. Działki mają się coraz lepiej, jest coraz chętniej, zapotrzebowanie istnieje na działki. Także staramy się, aby współpraca z samorządami tak się układała, żeby nastąpił rozwój ogrodów działkowych. No niejednokrotnie już nie ma tych terenów w miastach, ale z samorządowcami ta współpraca się układa dobrze i poszerzamy swój areał o to, aby nowi działkowcy, szczególnie młode małżeństwa, miały dostęp do działek.